Ciąg dalszy, lekcja druga. Wpisaliśmy sobie gamę F-dur do góry, postój na F, z powrotem dojedziemy do F. Żeby to odsłuchać, to musimy stanąć kursorem na początku nutek i odtwarzamy za pomocą polecenia play. Jest ono na górze, ale od razu mi się wyświetla komunikat, że pod F5, pod klawiszem F5 na klawiaturze też jest ten skrót. Jest to bardzo łatwe. Stoję na początku, naciskam F5, mamy odegrane nutki. I teraz widać, że może to służyć dzieciom, żeby się nauczyły grać po pierwsze poprawne dźwięki, po drugie dźwięki, które dobrze stroją. Ale tak, jeżeli chodzi o tempo, tu się program domyśla, że ćwierćnuta standardowo według metronomu jest 120, ale powiedzmy, że chcę poćwiczyć wolniej. To za pomocą skrótu literką T, naciskam T, proszę bardzo. Teraz mi się wyświetla ćwierćnuta o wartości 120. Chcemy dwa razy wolniej poćwiczyć. Proszę bardzo, zjeżdżam ze 120 na 60. 60. Quarter. To jest ćwierćnuta. 60. OK. Zatwierdzam. Mamy teraz bardzo wolną ćwierćnutę 60. Stoję na początku kursorem, jak widać tutaj miga kursor. I za pomocą F5 włączam muzykę. Fortepian gra wolniej. Czyli jeszcze raz. Skasuję. Naciskam T. Tu mamy tempo. Ćwierćnuta. 60 w tej chwili jest wybrana. Do pisania nut, które mają służyć do druku, to tutaj bardzo ważne będzie też umiejscowienie, ewentualnie zachowanie odstępów, żeby ten komunikat był bardziej widoczny. Na razie ważne jest dla nas tempo, ale dla mistrzów, proszę bardzo, zjedźmy w górę, w górę, w górę, na jakieś szybsze tempo. 160, proszę bardzo, dla mistrzów. Odegrało. Przyciskiem home wracam sobie z powrotem. No dobrze, ale ja jestem flecistką, chcę, żeby to była barwa fletowa, żeby to flet grał, a nie fortepian. Więc mamy na klawiaturze literkę I. Pod I się kryje wybór instrumentu. Zaraz tu zmienimy barwę. Mamy name i zdefiniowane instrumenty. Szukamy instrumentów piszczałkowych. Wybieram pipe. Mam tu piccolo, flet, recorder, czyli flet prosty, flet nie pana, dmuchanie na butelce i inne cuda. Wybieram flut. Klikam OK. Potwierdzam jeszcze raz. OK. Za chwilę będzie grał flet. Odegrane. Mamy wyćwiczone. Jeżeli chcemy zapisać, to oczywiście najeżdżam na dyskietkę. I proszę bardzo, on mnie pyta, gdzie ja chcę to zapisać. Ja mam tutaj cały folder pod tytułem Notworthy Composer. Zapisuję sobie gamma F. Gamma F. Zapisz. Akurat jest wersja w języku polskim. Zapisz. Zapisałam sobie gamę F. I to by było na tyle w tej części. Następne części będą ciekawsze.